Przepiękna pogoda, czyste niebo, rekordowa temperatura we wrześniu, 32 stopnie, jest godzina 15, lecimy w Tatry na przykład, polatać trochę, super będzie, w taką pogodę to aż sama radość, to pewno jedno z ostatnich takich upalnych dni w tym roku, także ruszamy w drogę, może zahaczymy termy po drodze, Gubałówkę. Wyjedziemy na sam szczyt. Zobaczcie, czyste niebo. Kapitalnie. Próba kamerki. Ustawianie nawigacji. Tak jest. Wszystko nie fotela. Tak. O, lecą na motorach. Już tam gdzieś widać na skrzyżowaniu. Jak się błyszczą maszyny, jak się patrzy. Gdzieś się stoimy, złapało nas na przejeździe kolejowym w Wadowicach, nie da się ominąć. Doborowe towarzystwo, patrz mam. Przerwę na kielicha. Tu idziemy sobie na baseniki zobaczyć. Motocykle się studzą. Dobra, lecimy teraz na Gubałówkę. Motory przygotowane. Robi się szarówka. Jedziemy na jakąś kolację po termach. Także widzimy się na Gubałówce albo na jakimś na trasie albo w jakimś miejscu widokowym. Gorący potok. Wyjeżdżamy z gorącego potoku. No. Proszę, widok z Zakopane.
widok z Gubałówki na Zakopane. Nie wiem, czy coś widać, ale chyba powinno być widać, nie? Góry widać. Góry widać, no. Nocą na Gubałówce, pod wieżą nadajniczą, czy nadajnikiem, czy jak powiem, z odbiornikiem. Już pusto na Krupówkach, nie ma żywej duszy prawie. No. Patrzcie się, jaki ogrom ludzi jest tutaj w Maku. Chyba godzinę czekania na żarcie samochodów z Zakopca, ale nie będziemy czekać. Lecimy i chyba zjemy gdzieś na Orlenie, za punkty, za darmo przynajmniej. Dokładnie. Tu tam jest osiedle i tam wylądowałem w końcu. Także generalnie, gdybym skręcił w prawo i cały czas skręcił w prawo, to na pałę powinienem tu wyjechać. No, ale tam, wiesz, tam były troszeczkę takie na osiedlu jednokierunkowych, tego, świateł, to i tak mówię, kurde, muszę stanąć i ustawić nawigację, bo do końca nie wiem. No. No. O, spoko. Mamy, no. Gdzie tam do 12? No, ja muszę czekać. Teraz dobra. No, szybko jechał, energicznie. Tak. No, a tam jest potem coś robią i tam jest jakby ta droga zamknięta, wiesz, ta główna. Jadę, no. Dlatego ja sam tej drogi zjechałem, to ja sobie zjechałem, no. A ja byłem się na początku, jak wjadę w tą ścieżkę, ustawię nawigację. Kapsy? Kapsy. W Jordanowie.